Cześć Przemek, witam Cię. Witam, cześć. Przegraliście bardzo, bardzo ważny mecz. No tak, zgadza się. Jest to mecz, który chcieliśmy wygrać. No do przerwy jeszcze wszystko było, można powiedzieć, po naszej myśli, no ale druga połowa pokazała, że jednak Copacabana była dzisiaj lepsza. Niestety. Czego zabrakło? Skuteczności czy obrony? Wiesz co, sądzę, że brakło nam takiego chłopa jak ja, tylko dwa razy większego, żeby tam z tyłu przypilnował dwóch napastników. No i poza tym, no indywidualne błędy też, jakieś tam straty i w zasadzie każdy z nas może dzisiaj sobie tam zarzucić, że gdyby zagrał daną piłkę lepiej, to mogłoby to się wszystko inaczej potoczyć. No ale dobrze, że przynajmniej wiemy, gdzie mamy te doskonałości, no i postaramy się to poprawić. Pewnie. Czy ta porażka oddaliła Was od awansu? No na pewno nie był to krok do przodu. No ale jeszcze zostały bodajże chyba trzy spotkania, w tym jeden z liderem, który no będziemy musieli wygrać, jeśli chcemy wyjść z ligi w pierwszej dwójce, a nie martwić się o grę w barażach, czy tam w ogóle zająć miejsce poza podium, co nie wchodzi w rachubę w naszym przypadku. Oceniając tak po tym sezonie o Twoje odejście z DDD Architektów, to chyba założenie własnej drużyny było dobrym posunięciem. Własne jak własne, tylko na tam chłopaków udało mi się zwerbować takich, że sobie gramy no troszkę już lepiej, natomiast no sentyment do DDD pozostał, dzisiaj pierwszy mecz wygrali, także myślałem, że będzie to dobry prognostyk przed naszym spotkaniem, niestety jak widać tylko jedna drużyna może wygrać. A jak ocenisz formę Twoich byłych kolegów z Architektów? No dzisiaj nie mieli połowy składu, a pokazali ducha walki, wygrali 4-2, także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Może to jest krok do przodu jeszcze o mistrza już chyba nie powalczą, ale na pewno będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. Dzięki piękne.